Witam serdecznie, bardzo dziękuję Państwu za przybycie. To dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić organizacjom pozarządowym, społecznym, tak zwanemu społeczeństwu obywatelskiemu. Na początku jednak, korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za poparcie, jakie otrzymałem od środowiska brzeskich kombatantów, od pana doktora majora Jana Majewskiego, prezesa Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, a także od pani Janiny Góral, prezesa Związku Sybiraków w Brzegu. Szanowni Państwo, wracając do organizacji pozarządowych, nie bez przyczyny znajdujemy się w Tarnowcu, w nowo powstałym Ogrodzie Marzeń i Wspomnień, zadaniu zrealizowanemu m.in. przez stowarzyszenie. Ja, szanowni Państwo, współpracuję zawodowo od dłuższego czasu ze stowarzyszeniami, organizując wydarzenia o charakterze kulturalnym, patriotycznym, także charytatywnym, i uważam, że rozwój tych podmiotów to jest bardzo dobry kierunek. Przyszłość należy do społeczeństwa obywatelskiego i państwo powinno ten sektor oczywiście wspierać. Te podmioty chcą działać, chcą realizować dobre projekty i dlatego powinniśmy im pomagać. Powinniśmy przekazywać im jak najwięcej obszarów życia publicznego, ponieważ jak widać robią to dobrze, oszczędnie i solidnie. Dlatego, szanowni państwo, rozmawiałem z przedstawicielami organizacji społecznych i wskazywali również na szereg problemów, z którymi się spotykają, tych problemów, które powinniśmy rozwiązać. Jak zwykle to w naszym państwie bywa, głównymi problemami była biurokracja, formalności, procedury. Myślę, że państwo, oprócz tego, że powinno wspierać, na pewno nie powinno przeszkadzać stowarzyszeniom. Te procedury są zbyt skomplikowane. Również dużym problemem jest rozwarstwienie się tego sektora. Powstają obecnie duże, działające często komercyjnie, jak firmy, stowarzyszenia, a małe borykają się z dużymi problemami. Trzeba jest wsparcia merytorycznego. Dlatego, szanowni państwo, tutaj potrzebne są rozwiązania systemowe. Myślę o wdrożeniu Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który zakładałby m.in. wczesną edukację w tym zakresie z wykorzystaniem szkół i mediów publicznych, także stworzenie lokalnych i regionalnych funduszy wspierania inicjatyw obywatelskich, a także uproszczenie, nowelizację ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, która by wspierała przede wszystkim te małe stowarzyszenia, które chcą działać na rzecz lokalnego społeczeństwa. Mam nadzieję, że to się uda. Chciałbym, aby ta formuła mojej współpracy z organizacjami pozarządowymi mogła być już w niedalekiej przyszłości rozszerzona. Dziękuję Państwu.